Siema, siema telewidzu, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj mam dla was szkołę. I zanim zacznę szkołę, to powiem tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, jestem już trochę chory. Coś w naszym domu się panoszyło, nie wiem, czy Juleczka to przyniosła, czy może ja, czy może pianka. Natomiast byłem chory i już trochę zdrowiej. A druga sprawa, mam na sobie taką fajną bluzę, na której jest napisane, o ile jeszcze mój japoński mnie nie kłamie tak bardzo, Inugadaiski, czyli kocham pieski. To jest ze sklepu Adama Naruciaka. Tu będzie link, to jest prezent od Adama. Żeby nie było, to nie jest film sponsorowany, po prostu dostałem prezent od niego. I fajna bluza, ciepła taka, miła. Także polecam, jeśli lubicie takie rzeczy i pieski. A tymczasem, bez żadnego przeciągania, moi drodzy, to będzie bardzo ciekawa szkoła, ponieważ jest to kontynuacja wątku tej dziewczyny, która była zakochana w dudziaku na zabój. Tak bardzo, że aż włamała mu się, wtargnęła mu do domu i zrobiła sobie z nim zdjęcia. Moi drodzy, nie przedłużając, szkoła, odcinek 43, zapraszam! Karolina Stelmaszczyk z 3 A bierze udział w konkursie na Miss Gimnazjum. Ubrała nową sukienkę, żeby nakręcić filmik, który ma zachęcić uczniów do głosowania na nią. Okej, chwila. Czy ona była z gimnazjum? Ja jakoś pamiętałem, że ona jest z liceum, ale mniejsza z tym. Czyli rozumiem, że jej kariera po tym, jak sfingowała cały romans z nauczycielem WF-u, z dudziakiem. Rozumiem, że to nie jest tak, że ona już jest skończona w tej szkole, tak? Ona startuje teraz w konkursie na Miss i chce wykorzystać tą niesławę, żeby wygrać. W sumie taka Marta Linkiewicz tej szkoły. Karolina liczy, że odzyska popularność, którą straciła, gdy okłamała wszystkich, że ma romans z nauczycielem WF-u. Nastolatka wiąże z tym konkursem duże nadzieje. Ach, ona chce użyć tego konkursu, żeby odzyskać tutaj reputację w tej szkole. Czyli zupełnie jak Marta Linkiewicz z Fame MMA. Użyła Fame MMA, żeby odzyskać reputację po tym, jak w ogóle zdobyła sławę w dawnych czasach. W końcu to wybory mi z gimnazjum. Fajnie byłoby chyba nakręcić coś w szkole. Słuchajcie, pomożecie mi? Może zapomniałaś, ale ja też startuję w tym konkursie. Jesteś konkurencją. No co ty, Oliwka? Przecież się kumplujemy. Chyba nie będziemy ze sobą walczyć. No właśnie, będziecie. Ona startuje w tym samym konkursie co ty. Wiesz, na płaszczyźnie rywalizacji takiej właśnie szkolnej, konkurs szkolny, no to przyjaźnie nie mają znaczenia. Ta nagroda jest zbyt juicy. Ten dzień bez odpowiedzi jest zbyt ważny, żeby go olać. Oliwia i Sylwia były przyjaciółkami Karoliny, ale po aferze z WF-istą są na nią obrażone. Dziewczyny mogłyby już odpuścić. Dawno po sprawie, a one ciągle mają jakiś problem, ale nieważne. Jutro udowodnię, że jestem najfajniejszą laską w całym gimnazjum. Żadna nie będzie miała ze mną szans. To jest niesamowite, jak dużo pewności siebie ma w sobie Karolina Stelmaszczyk. W sensie, no, po całej tej akcji, po całym tym fiasku z dudziakiem, gdzie otarła się o to, żeby w ogóle wylecieć z tej szkoły, ja mam wrażenie, że tacy ludzie zostają influencerami potem. To, co zrobiła Karolina, była naprawdę mega słabe. Wkopała naszego trenera tak, że mógł wylecieć ze szkoły, a nam cały czas mówiła, że to prawda. Nie chcę jej pomagać, ani się z nią przyjaźnić. Nie obchodzi mnie to, że ona startuje jutro w tym konkursie. Dla mnie ona w ogóle nie istnieje. Czyli to aż tak bardzo nadszarpnęło ich znajomość, żeby nie powiedzieć przyjaźń. No, zobaczymy, no bo Karolina tak naprawdę, no, z jednej strony ma lepszą sytuację, no bo ludzie ją znają dzięki tej aferze z dudziakiem, ale z drugiej strony ma gorszą sytuację, bo ludzie ją znają przez tą aferę z dudziakiem. Karolina stara się wypaść jak najlepiej. Filmik, który kręci, jest też jednym z zadań dla kandydatek i będzie oceniany przez jurorów konkursu. Tutaj mamy bibliotekę, a dalej? Salę tortur. Chciałam powiedzieć pracownię matematyczną. Cześć chłopaki, zagłosujecie na mnie? No może, zobaczymy. Dzięki wielkie. Ale dla kogo jest ten filmik? To ma być film promujący szkołę, czy o co chodzi? Czy po prostu ma być film dla uczniów szkoły, pokazujący szkołę? No bo jeśli tak, marzę o tym, żeby zobaczyć na YouTubie moje liceum. No jest wow! Ta sala z przyrody, kiedy widzę ją przez ekran, wygląda zupełnie inaczej niż kiedy widzę ją na żywo. A co tutaj? Słuchajcie na Karolinę, to wdzięczyłam się w naturze. Spadaj, zepsułaś mi film. Najbardziej psuje twoja twarz. A chłopaki i tak zagłosują na mnie. No, jeszcze zobaczymy, żebyś się tylko nie zdziwiła. Jezu, ile zaciekłości w niej jest. To jest tylko konkurs na Miss Szkoły. Nawet nie powiatu, gminy, Krakowa, Polski, świata, czegokolwiek. Mistrz szkoły. Wiecie, kto jest mistrz tej szkoły? Pani Turczyn. I tak mistrz tej szkoły jest pani Turczyn. Lub pani Kłosek. I co kto lubi. Także dziewczyny, niestety nie macie szans. Patrycja Szybińska też startuje w konkursie na Miss. Uważa Karolinę za swoją główną konkurentkę i jest gotowa zrobić wiele, żeby jej zaszkodzić. Dobry. I jak, podobał się? Kawał dobrej roboty, naprawdę świetnie. Ja też kręcę filmik, zaraz wyślę. No to wysyłaj właśnie, bo chyba najwyższy czas. No tak, podoba się państwu moja sukienka? Bardzo ładna.
Gruszka jak to gruszka. Mi się wydaje, że gruszka to chciałaby ją wyrzucić z tej szkoły za tą sukienkę, ale no cóż, konkurs Miss rządzi się swoimi prawami. Ale też podoba mi się to, jak bardzo awkward jest między Karoliną a Dudziakiem. No spójrz tylko na wzrok Dudziaka. He's like, wiem co zrobiłaś ostatniej nocy, czy tam ostatniego lata. Nauczyciel WF-u Tomasz Dudziak jest jurorem w konkursie. To jego Karolina próbowała kiedyś poderwać. Nauczyciele obawiają się kłopotów. Na twoim miejscu, Tomku, też bym uważała. Ta Karolina to niezłe ziółko. Dajcie spokój. Słuchaj, nie możemy popadać w paranoję, tak? Przecież dziewczyna przeprosiła, sprawa zamknięta. Proste. Dudziak, ona weszła do twojego mieszkania. Zrobiła z tobą zdjęcie, do którego zapozowałeś, tak by the way. I wmawiała wszystkim, że się przespaliście. Prawie wyleciałeś ze szkoły. Prawie trafiłeś do więzienia. Ona jest zdolna wiele zrobić, żeby wygrać ten konkurs Miss. Moim zdaniem w ramach kary powinna mieć zakaz startu w tych wyborach. Jeju, cóż to za dyskusja burzliwa. Wybory Miss Gimnazjum. A, no, jeżeli o mnie chodzi, to ja też uważam, że tego konkursu nie powinno być. Następna. No, moim zdaniem też jest dosyć kiepski pomysł, jeszcze może w liceum, może. Ja ogólnie uważam, że konkursy Miss są dosyć durne, ale może w liceum, ale w gimnazjum. Trochę krzywe, koleżko, trochę Chlebowski, ty na pewno wiesz, co ty robisz? No nie uważacie, że to jest żenujące? Basia, proszę cię, no. Co, konkurs piękności w gimnazjum? No czego my uczymy te dziewczyny? Daj, Tomek, no. Uczą się cały czas, trochę rozrywki się każdemu przyda. Ale to nie jest taki zwykły konkurs piękności. Słuchaj, no. Dla nas liczy się prezencja, wiedza uczestniczek. Słuchaj, ty wiesz, jakie dziewczyny fantastyczne filmiki nagrywają, jak pokazują swoje talenty, naprawdę one... A czyli talent Karoliny to jest... Siema, tutaj jest sala z przyrody. I talentem jest vlogowaniem. Jest po prostu przyszła gwiazda vlogsfery. Pokazują się z zupełnie innej strony, to jest fantastyczna sprawa. Tak, a poza tym jeszcze dyrektor się w to wkręcił, obiecał, że będą wybory mistera. Równouprawnienie mamy, tak? Świetnie. To znaczy dziewczynki i chłopaki będą porówno uczyć się czego nie należy. To znaczy, że liczy się tylko wygląd zewnętrzny. No przecież Gruszka powiedziała, że wiedza się będzie liczyła. No. W żadnym konkursie Miss na świecie nie liczy się wiedza. Nie wiem, może tam u Natalii Janoszek, gdzie ona kandydowała, może tam się liczyła wiedza. Konkurs Miss nie polega na wiedzy, także fajnie, że próbują to zmienić, ale no jeśli taka dziewczyna wygra ten konkurs i będzie chciała być Miss gdzie indziej, to może się bardzo zaskoczyć. Słuchajcie, a co by na to, jakbyśmy zrobili konkurs piękności dla nauczycielek? No, Dudziak. Dudziak już rączki zaciera, już chciałby, żeby pani Turczyn tutaj biegała w samym bikini. Już by chciał zobaczyć tą panią Kłosek, jak się pręży na wybiegu. Dudziak, ty, stary zboczeńcu, ty. Tymczasem Szymon Jackowski z pierwszej B, czekając na lekcję z chemii, pokazuje swojej koleżance Darii zdjęcia szczura, którego dostał niedawno dwójka. A co to my się szczury już do domu zaległy? Wali się, to jest mój szczur. Wali się, to mój szczur, no. Wyszedł z kuchni, no, wyszedł z dziury pod lodówką i no już jest mój teraz. Potem wyszło 30 takich samych, wszystkie są już moje. Siadajcie. Proszę, proszę, proszę. Zanim zaczniemy lekcję. Jezus, jaki to jest głupi. Tak? Chciałabym porozmawiać z wami o waszym ostatnim sprawdzianie i zadaniu domowym. Dobrze nam poszło, nie? No super. Dzięki. Najlepsze prace. No tego bym tak nie określiła. Dobrze napisało sprawdzian tylko 5 osób. O, to na pewno my. Co na pewno? A reszta to są gotowce z internetu. A to pewnie no, Dominika na pewno. A jednak no, możliwe. A wy musicie być tacy obwiesty. Nie możecie przynajmniej próbować, udawać i kręcić i powiedzieć nie, no nie wiem jak to się stało, że tak przypadkiem się stało, przypadkiem tak się stało, proszę pani, przypadkiem tak się stało. Ja tutaj oczywiście do niczego nie namawiam, natomiast mam w swojej karierze takie sytuacje, gdzie na przykład tak się stało, że ja i kolega ściągaliśmy z tego samego materiału źródłowego i tak jakby zostaliśmy przyłapani na tym. Ja zdałem, on nie. Ci oczywiście, którzy napisali dobrze sprawdzian, nie muszą martwić się oceny, ale wszyscy, cała klasa, musicie przyjść do mnie na zajęcia wyrównawcze z chemii. No na skończyłam, Patryk. Ponieważ jest was tak dużo, zorganizowałam dla was jedyny możliwy termin jutro w czasie wyborów. O nie! Połączone wątki w szkole i ona ich kok blokuje od tego. Nie mogą iść na te wielkie, legendarne, na całą szkołę słynne wybory Miss Gimnazjum. O nie! Jak mogą bez tego żyć? Lepsze jest to, że to są jedne zajęcia chyba, tak? 45 minut ona od nich wymaga. Oni uważają, że to jest koniec świata, bo wolą iść na wyborie Miss. Nie no, ja nie mogę pozwolić na to, żeby przynosili mi gotowce z internetu. Nic im się nie stanie, jak nie pójdą na ten konkurs. Może wreszcie dotrze do nich, że należy się uczyć, a nie oszukiwać.
A poza tym dla niektórych osób, tak jak Patryk, może to jest wreszcie szansa, żeby zacząć traktować szkołę poważnie. Czemu tak wysinglowała tego Patryka? Co, on jest jakiś wielki recydywista? Naczelny bandzior tej szkoły? Nie, no come on, on jeszcze kijem baseballowym nic nie zdemolował. Tak, spokojnie, spokojnie. Ta Stańko chyba zwariowała. Całe gimnazjum ma wolny, idzie na konkurs, a my będziemy tu siedzieć i uczyć się chemii. No chyba ją Bóg opuścił. Chyba ją Bóg opuścił! Poczeka pani na chwilę. Bo ja się jeszcze chciałem zapytać odnośnie tego zajęcia. Patryk, ja już powiedziałam, zajęcia wyrównawcze z chemii ze mną jutro. No dobrze, ale na przykład czemu nie może pani przełożyć na następny dzień jeszcze? Już jeden dzień to żaden problem. No nie, no Patryk, no pomyślałabym, że tobie na tym szczególnie zależy. No bo mi zależy, no. Po prostu chcesz uniknąć tego, żeby przyjść na zajęcia. No to Patryk, przyjdę w następny podjęłam dzień po prostu. Podjęłam decyzję. Po prostu chcę iść, bo ja się angażuję w życie szkoły. Dobra, stary, ty już nie mydl, ona wie, że ty jesteś bandzior największy, ona wie, że z ciebie nic nie będzie, wylądujesz pod mostem i no ty jesteś po prostu na straty spisany, tak, w tym społeczeństwie. Ona już o tym wie, spokojnie. Natomiast bardziej się zastanawiam, no faktycznie ona mogła po prostu wybrać jakikolwiek inny dzień. Nie musiała tego, gdzie jest konkurs Miss, ale ona tak bardzo nienawidzi konkursu Miss. Ona tak bardzo chce, żeby Duziak się, nie wiem, przejechał na mydle na tym konkursie Miss, żeby nic nie wyszło, żeby nie było niczego. Tak bardzo ona chce, że akurat ujebie ich i akurat wsadzi w ten jeden dzień. Pani Stańko, pani też jest czasami demon. Patryk namawia kolegę z klasy, żeby przyniósł szczura do szkoły. Ma nadzieję, że jak wywoła na lekcji panikę, to nauczycielka zrezygnuje z karnych zajęć. To bardzo inteligentne zwierzęta. Można je tego nauczyć. Mhm. Weź. Przynieś go jutro do szkoły i na przykład zrobimy mu trening. Chłop będzie szczura trenował w szkole. Nie chce mu się spędzić 45 minut na lekcji chemii, więc woli zamiast tego nauczyć szczura, nie wiem, skakać i robić salta. To jest trochę w sumie moja logika. Jeśli ja mam coś, jakieś zadanie, które jest nieprzyjemne do wykonania, ale zajmie mi 10 minut, to ja wolę poświęcić godzinę, żeby zrobić tak, żeby nie musieć robić tego zadania, tylko nie wiem, wymyślić coś naokoło tego. Także no w sumie, who am I to judge? Tak, oczywiście, matka się jeszcze to zgodzi, tak? No weź, która matka nie byłaby zadowolona z tego, że jej szczur umie takie rzeczy robić, no? Nie, co? No Szymek! Nie. A pamiętasz, jak byłeś pobity? Kto ci pomógł? Kto cię zaniósł do higienistki? Kto ci podał rękę? Kto ci ostatnią kroplę wody dał? No kto? Daj mi szczura i nie pierdol, masz dług krwi wobec mojego rodu. Dobra, jak mamy nic zobaczyć, to spróbuję coś zrobić, dobra? Szymek, jesteś świetny. Pamiętaj, że jesteśmy ziomkami, nie? Wiesz o tym? Jesteś najlepszy ziom, wiesz? Spoko. Na razie. Kiedy twój kolega mówi ci i tak intensywnie ci przypomina, że jesteśmy ziomkami, jesteśmy najlepszymi kolegami, jesteśmy braćmi, to nie jest twój brat, on chce cię wykorzystać, pamiętaj. Im więcej ktoś musi cię utwierdzać w tym, że cię tak bardzo lubi i że jesteś takimi super budzi, tym bardziej ma wobec ciebie złe zamiary. To ważna lekcja życiowa dzieci. No to już wiemy, co się jutro wydarzy na zajęciach wyrównawczych. A tak szczura. Stańko się dowie, że nie warto z nami zaczynać. Nie wiem, o co chodzi Patrykowi, ale w sumie z miłą chęcią przyniosę Splintera do szkoły. Jest bardzo fajny i na pewno wszystkim się spodoba. Daria też się na pewno ucieszy. No i wszyscy się ucieszą, że przyniosłeś szczura do szkoły, szczególnie te osoby, które na przykład bardzo nie lubią szczurów. Ja na przykład nie mam nic do szczurów, ja z karaluchem bym miał problem. No ale jeśli miałbyś karalucha w domu jako zwierzątko, to już wtedy byłby pewien problem. Jestem, maluję się. Okej, słuchaj, zróbmy tak, ty zostaniesz, ja ją zagadam, a ty weźmiesz klucze. Dobra, okej. O, cześć Karolina. Ty do mnie mówisz? Oj, przestań, już nie chcę się więcej kłócić. A co, zorientowałaś się, że i tak nie wygrasz tego konkursu? Nie, po prostu nie chcę, żeby to były jakieś problemy. Wygra kto wygra, ale to bez sensu, żebyśmy wszystkie na siebie najeżdżały. O, poczekaj. Ja nic do ciebie nie mam, to ty się mnie czepiasz. No, wiem, przegięłam, ale teraz chcę się pogodzić. W twojej drużynie. Musisz mieć kogoś, kto ma wysoką charyzmę. Najlepiej barda. Obok niego powinieneś wynająć dobrego łotrzyka, żeby uprawiał kradzież kieszonkową. To sekret, jak osiągnąć sukces w grze Baldur's Gate Szkoła. Życzę ci powodzenia jutro. Serio? Coś jeszcze? O, cześć Karolina. To pa. Trzymaj. Dziewczyny ukradły Karolinie klucz do szafki. Wiedzą, że przyniosła dziś do szkoły sukienkę, w której chce wystąpić w konkursie. O nie, będą chciały zniszczyć jej własność? Zostawcie jej własność, wyszuje. Zgłoszę was na policję, tak nie wolno. Ja uważam, że w miłości i w wyborach Miss wszystko jest legalne, dopóki nie niszczysz czyjejś własności. Więc one już są skreślone at this point. Wiecie, ile ta kiecka kosztowała? Prawdopodobnie 30 zł na Vinted. To ta. Kurde, zarąbista, aż szkoda. Dobra, dawaj nożyczki. Typiara pierwszy raz w życiu trzyma nożyczki. Hell no, man, what the fuck? Ojej, chyba troszkę się podarło.
kurczę, tutaj też biedna Karolinka, chyba będzie musiała wystąpić nago. To by do niej pasowało, co? Będę sprawdzić, czy ktoś nie idzie. Jezu, zostaw już, nie znęcaj się tak nad tym ciuchem! Kurde, ktoś idzie! Czekamy. Zrobię wszystko, żeby wygrać te wybory. Karolina też nie jest jakaś święta, nie miałam żadnych wyrzutów sumienia. Ona gdyby mogła, też zrobiłaby mi jakieś świństwo. Ale ja byłam szybsza. Co to za k***a z logiki zrobiona? No, ona gdyby mogła, wbiłaby mi nóż w plecy, ale nie zrobiła tego. Więc ja to zrobię, żeby ona nie mogła. Oho! Tak wygląda właśnie życie, moi drodzy. Dokładnie tak wygląda życie. Także pamiętajcie, jeśli wasz kolega podaje wam pomocną dłoń, pamiętajcie, że gdyby mógł, to by was upodlił w jakiś sposób, więc wyprzedźcie go z tym. Ej, Oliwka, patrz, to jest sukienka Karoliny. Faktycznie. Ojej. O nie. No i będzie na nie. One niewinne, one po prostu je nie lubią. Karolina ma samych wrogów w szkole, ale to jest w sumie prawdziwość świata. Po tej akcji z Ludziakiem wątpię, żeby miała jakichś wspaniałych przyjaciół. Co myście zrobiły? To moja sukienka, jak mogłyście ją zniszczyć, zwariowałyście? Ej, zastanów się, żeśmy zaraz przed tobą, to nie my. Było otwarte, Karolina. Co? Nie. Ktoś musiał zabrać klucz i zniszczyć twoje szkliwe. My nie mamy z tym nic wspólnego. Słowo honoru. Złoczyńca zawsze wraca na miejsce zdarzenia. Tak mówili słynni patologowie z FBI w dokumencie, który oglądałem niedawno na Netflixie. Może to Patrycja? Karolina, poczekaj! Karolina! Karolina! Zabiję cię! Jak mogłaś zniszczyć mi tą sukienkę? O co ci chodzi? Ej, przestań! Normalna! Słyszysz tą sukienkę? Dobrze wiem, że ty to zrobiłaś! Kto mógł być to inny? Ale na co jej chodzi, rozumiesz? To ma okres. Zabiję cię. Jezu, Karolina, jaka zajadła. Ale z drugiej strony nie dziwię się, no. Straciła bardzo ładną sukienkę, tak? Za nic. Dlatego, że Patrycja jest szują. No i co, jak ma to udowodnić w szkole? Nie ma monitoringu. Ja myślę, że racjonalną opcją byłoby teraz zakraść się w nocy do domu tej Patrycji i sprawdzić, czy może nie ma tam rodziców. Karolina jest załamana. Boi się, że w żadnej innej sukience nie będzie wyglądała tak dobrze jak w tej. Chcę mi się płakać, jak widzę tą sukienkę. Wyglądała w niej naprawdę super. Ale nie. Nie dam satysfakcji tej idiotce Patrycji. Choćby miała wystąpić w starym dresie, i tak z nią wygram. No i słusznie, brawo! Dobrze, Karolina. Walcz. Nie ma znaczenia, że jesteś 0-13 na lejnie. Nie dajemy surrendera, nie? Walczymy do końca. Następnego dnia Szymon Jackowski z gimnazjalnej pierwszej B przynosi do szkoły swojego szczura. Nie wie, że Patryk namówił go na to, bo chce szczurem postraszyć uczniów i nauczycielkę chemii. Dobry, tłusty szczur. Wygląda trochę jak pianka. Nie ma się czego. Macie bać, szczura? Bo nie... No, Splinter, przywitaj się z Patrykiem. Chodź na chwilę. Pokaż ząbki. Pokaż ząbki. No pokaż. Dobra, nada się. Słuchajcie, ja go na chwilę porzucam. Patryk, ej! Co ty, zwierzę kradniesz ty? W Gangu Staruszków ukradli pieska. Ja uważam, że to jest największe skurwysyństwo. Nie wolno kraść zwierzątek, no come on. Co to za odcinek? Jedna typiara niszczy drugiej własność. Żołek kradnie szczury. Chłopie, trochę rozsądnie. Ale nie, no z ciebie nic nie będzie, wiesz, ty będziesz odrzutem społeczeństwa i tam zginiesz w sztumie czy coś, więc okej, okay, whatever. Dzień dobry, siadajcie. Przepraszamy. Dzień dobry. Dobrze, siadajcie, czyli jesteśmy już w komplecie, tak? Aj, potknąłem się. Jest to aktor na medal, definitywnie. Ale to, widzicie, to wymaga pewnego talentu, żeby aktor zagrał to, że jest kiepskim aktorem. Pomyślcie o tym, that's mad. Kilka przypadków, które już przerabialiśmy. Idziemy, a teraz patrz i ani słyszę. Przeanalizujemy... Patryk! Szczur na gigancie, totalnie nie wie co robi. Odrealniony! Wyciągnęli go z tej jego tam klatki, terrarium czy gdziekolwiek sobie siedzi i teraz ma wielki świat do zwiedzania. A! Szczur! Proszę cię, przestań! Że nas wypuści z klasy! Musimy uciekać! Możemy wyjść! Uspokójcie się, możecie... A jak kogoś ugryzie? Uspokójcie się, to jest tylko szczur! On tu idzie szybko, niech pani ucieka! Urocze małe zwierzę, które nikomu nic nie robi. W sensie, jak ktoś krzyczy uuu, szczur, to wyobrażam sobie raczej taki szczur z kanalizacji. Taki mokry, brudny, szary. To zwierzątko, urocze, bardzo miłe, wygląda jak dobrze zadbane zwierzątko. Co wy nigdy nie byście w sali hodowlanej na przykład? Tam są dokładnie takie same prawdopodobnie. Zabiję cię kiedyś. Nic nie ma. Uspokójcie się. A co jak kogoś ugryzie i wścieklizny dostanie? Ale to dlaczego ten ziomek, który jest właścicielem tego szczura, nie powie: proszę pani, to mój szczur, ten debil wziął mi go, ukradł i go wypuścił i udaje coś,
co jest nieprawdą. Tutaj warto skonfidencić, warto, bo come on, no, swojego własnego szczura, robisz z niego wroga tych wszystkich ludzi, no przestań. Powiedz im, że to jest twoje zwierzątko, jest miłe, pachnące, wymyte, no come on, przestaną się bać. Może przezwyciężą swoje traumy dzięki sobie. Tymczasem na sali gimnastycznej trwają ostatnie przygotowania do konkursu na Miss Gimnazjum. Całe wydarzenie jest nagrywane i transmitowane do internetu przez uczniów z liceum. Przed nami Olga, Weronika i Oliwia. Oliwia, tak? Cześć, co tam? Super, nie przeszkadzamy, nie przeszkadzamy. Nie wiem, zobaczymy może w takim razie, co tam słychać u naszych szanownych jury. Ale co się dzieje tutaj? Czemu on po prostu wszedł im do szatni? A co gdyby one się przebierały akurat? Nie wolno takich sekretów z zaplecza oglądać, no. Na tym polega cała tajemnica. O, ale nie, tutaj jest jeszcze jedna kandydatka. Patrycja, tak? Patrycja, daj buziaka. Dude, what the fuck? Jury, pani profesor Barbara Gruszka i pan profesor Tomasz Dudziak. Dzień dobry, bardzo telewizji. Miło. Dziękujemy za te zacne tytuły, ale póki co jeszcze nie jesteśmy profesorami. Przynajmniej ja, Basiu, jak nie wiem, jak ty. No, mnie do doktoratu też jest jeszcze daleko. Ale dziękuję. Przepraszam, w takim razie nie wiedziałem. Widzicie, to jest ta parszywa kultura, która była też kultywowana w moim liceum, żeby mówić, czy nie, w liceum chyba nie było, w gimnazjum może było, żeby mówić do ludzi, którzy mają tylko tytuł magistra, panie profesorze, no bo są, wiecie, nauczycielami. Zawsze byłem przeciwny temu, zawsze byłem przeciwny, zawsze uważałem, że to jest skurwysyństwo. Kiedy poszedłem na studia, uświadomili mnie, że tak, to skurwysyństwo, ponieważ na studiach się mówi do ludzi, no, ich prawdziwym tytułem, bo na studiach są faktycznie, jest cała gama od magistrów przez doktorów po profesorów, zwyczajnych i nadzwyczajnych, habilitowanych i niehabilitowanych. Także jeśli wasza szkoła zmusza was mówić per pani profesor, to dlatego, że wszyscy tam starają się bardzo dowartościować. Czy mają już państwo może jakieś faworytki? No nie, no jeszcze nie, czekamy aż dziewczyny pokażą nam swoje umiejętności i wtedy wyłonimy najlepszych. Dudziak, ty jesteś taki śliski, Jezus Maria. Ja nie rozumiem, no bo jak był ten odcinek z Karoliną, to Dudziak wyraźnie dał do zrozumienia, że nie jest chorym człowiekiem i nie interesuje go Karolina. Natomiast w tym momencie już jest like, gimnazjalne miss, natomiast tak. Ja chciałam przy okazji dodać, że nie jest to konkurs piękności. Dla nas poza wyglądem zewnętrznym liczyć się będą również prezencja, ciekawa osobowość, talent, no i oczywiście inteligencja. Uśmiech. Dudziak bardzo się zdziwił tym, co ona powiedziała. On, no nie, dla niego to jest konkurs piękności. On po prostu będzie oceniał, czy być, czy nie. A my idziemy szukać kolejnych kandydatek. O, widzę już tam jedną, jest to uwaga, Karolina, biegnę do Karoliny. Cześć, skarbie, kamerujesz? Karolina przychodzi do szkoły w nowej sukience. Ma nadzieję, że zrobi równie dobre wrażenie, co w tej, którą zniszczyła jej Patrycja. Karolina po prostu ma 30 tysięcy takich sukienek, w sensie dokładnie takich samych, tylko w innych odcieniach, więc do wyboru do koloru, no. Szachmat, Patrycja, szachmat. Słuchaj, moim zdaniem nie ma się czym denerwować, między nami liczę na ciebie. Dzięki. Powodzenia, na razie. I tak bez buziaka? Od tamtej wziął buziaka, chociaż ponoć faworytem jego jest Karolina, no. Coś na tej konferencji jak jakiś szemrany. Ja myślę, że on jest in nie dlatego, że chce docenić sztukę wyboru miejsc, tylko po prostu chce darmowe buziaczki. Dzień dobry, witamy. Bardzo się cieszę, że pozwolili państwo Karolince wziąć udział w tym konkursie. To wiele dla niej znaczy, po tym wszystkim, co się wydarzyło. Musiałaś teraz o tym przypominać. Na chwilę przed konkursem chcesz Dudziakowi odpalić, jak wspomnienia z Wietnamu, całą tą sytuację, kiedy ona naszła go w domu, kiedy ona wmawiała wszystkim, że są razem i tak dalej. Mama Karoliny denerwuje się, że jednym z jurorów jest Tomasz Dudziak. Cały czas nie może zapomnieć, jak bardzo wstydziła się za córkę, kiedy ta próbowała uwieść nauczyciela. Nie potrafię tak łatwo zapomnieć tej afery z nauczycielem WF-u. Bardzo się wtedy wstydziłam za córkę. A teraz, jak dowiedziałam się, że pan Dudziak jest jurorem w tym konkursie... To musiałam przyjść i mu o wszystkim przypomnieć. Tak, żeby na pewno wpłynęło to w jakiś sposób, kiedy będzie głosował na moją córkę. No bo jeśli zagłosuje na nią, no to będzie niesmaczne z perspektywy takiej, że no mieli taką historię, jaką mieli. Natomiast jeśli nie zagłosuje na nią, to będzie bardzo ewidentne, że po prostu jest zły, więc w tym momencie wprowadziłam go do szachu. Powinien się wycofać ze stanowiska jurora. W sali gimnastycznej trwa prezentacja kandydatek na Miss Gimnazjum. Każda z dziewcząt miała za zadanie zaprezentować swój talent. Większość nastolatek pokazuje umiejętności taneczne. No i gdyby wtedy istniał TikTok, to bym się tam spełniały, a nie w szkole, come on. Za taki taniec 100 tysięcy obserwatorów wleciałoby, bez problemu. No i wielkie brawa dla Oliwii! Zróbcie dla nich p***dolony hałas! Cześć wszystkim, jeżeli ktoś mnie jeszcze nie zna, nazywam się Patrycja Szybińska i chodzę do klasy 2B. Interesuję się sportem i biologią. W przyszłości chciałabym zawodowo grać w siatkówkę albo studiować biotechnologię. A najlepiej obie te rzeczy naraz.
wierzę, że współczesna kobieta może być i mądra, i piękna jednocześnie. I może też uderzać w przeciwnika, zanim przeciwnik w ogóle pomyśli, żeby uderzyć. Myśleć! Zaatakuj, zanim się spodziewają. AP Shaco Pentakill. Moi drodzy, ostatni... O, jeszcze proszę, Staszek, co tam? Dziękuję. Ja chciałem tylko powiedzieć, że cały czas trwa internetowe głosowanie na Miss Publiczności i można też rzucać głosy do takiej skrzynki na korytarzu. Ogólnie można głosować na 100 różnych sposobów. Ogólnie do tej skrzynki, no to tam nie pilnujemy tego, ile wrzucacie, więc ktoś może wrzucić 100 głosów, jeśli chce. Nie przemyślałem tego wszystkiego, jestem Staszek, pozdrawiam. Jak słyszeliście, cały czas głosujemy w internecie, a teraz ostatnia uczestniczka w tej części naszej zabawy, a mianowicie Karolina Stelmaszczyk, brawa! Nazywam się Karolina Stelmaszczyk. To było niemiłe. Niemiło. I czy za takie coś nie powinna od razu wylecieć ta typiara? Przecież tam są nauczyciele. Rozumiem, że nauczyciele są like, okej, wołaj, krzycz, wyzywaj nasze kandydatki, nie ma problemu. Kochani, ja proszę o spokój. Koleżanka Patrycji próbuje podburzyć innych uczniów do obrażania Karoliny. Dziewczyna nie daje się jednak sprowokować i zachowuje zimną krew. Puszczalska! Kochani, ja proszę o spokój i kulturę. Dziękuję. Nie szkodzi, pani profesor, nawet największe gwiazdy mają swoich hejterów. Oraz przynajmniej nie będziecie mieć, że lubię biologię. Bez urazu, pani profesor. No nie wiem, daje taka bezpardonowa pewność siebie jest dosyć... Nie przyciąga jej sympatii, moim zdaniem. No spoko, że nie chcesz ściemniać, że lubisz biologię, ale... I spoko, że największe gwiazdy mają hejterów, ale Karolina trochę zbyt egotop. Biorąc pod uwagę to, jaką masz reputację w tej szkole. Jestem miła, uśmiechnięta. Każdy przy mnie tu wynika. Nasza szkoła jest wspaniała. Dzięki mnie się taka stała. Głosuj na mnie. Super sprawa! Teraz wszyscy wielkie brawa! I rozumiem, że to jest występ, który ma być zwycięski. Ja myślałem, że to są miss, no takich jednak nastolatek, a nie dzieci w wieku przedszkolnym, no what the fuck! Naprawdę? To jest twój pomysł na to, jak występujesz? Jestem przerażony, Karolino. Karolino, klej. Zgubiłaś klej. Wiem, że to Patrycja namawia innych, by krzyczeli te głupoty. Ale nieważne. Niech sobie robi, co chce. Ja i tak wygram, bo jestem najlepsza. Jezus Maria, ale tacy ludzie też mają ciężkie życie, bo im się wydaje, że to, co robią, jest takie zajebiste, ale niestety to, co robią, jest troszeczkę durne. I nikt im tego nie może uświadomić, bo ona już jest w tym momencie tak głęboko, wiecie, otoczona twierdza, że jeśli ktoś by jej powiedział, słuchaj, to trochę słabe było, stwierdzi, że jest głupim hejterem. No, naprawdę, nadaje się na influencerkę. Uważam, że powinna być influencerem. Po prezentacji Patrycja chce się dowiedzieć, która z kandydatek ma największe szanse w wyborach. W przerwie podgląda wyniki głosowania internetowego i orientuje się, że Karolina prowadzi w konkursie na Miss Publiczności. Co się stało? Zobaczyłam w komputerze i Karolina prowadzi w głosowanie publiczności. Ale spoko, zakosiżam jeszcze. Przecież tam inna konkurencja. Nie mogę ryzykować, muszę szybko coś wymyślić. No to co? No, pamiętasz, jak miała tak totalnie przestrany z tym niby romans z Dudziakiem? Jasne, że pamiętam. Przecież wszyscy pamiętają. No i co w związku z tym? Teraz dopiero będzie miała problemy. Co chcesz zrobić? Sama się przekonasz. No, słuchaj, puśćmy atak DDoS na ten serwer i on padnie. A potem wynajmijmy na szybko na Fiverrze 10 tysięcy tureckich kont, żeby zagłosowało. Ale nie, prawdopodobnie to, co ona chce zrobić, będzie o wiele głupsze. Patrycja domyśla się, że jedyną szansą na wygraną dla niej jest zdyskwalifikowanie Karoliny. Chce wysłać z jej telefonu erotycznego SMS-a do Tomasza Dudziaka. Patrycja wie, że po tym, jak Karolina wrabiała nauczyciela w romans, wszyscy uwierzą, że teraz też chciała go uwieść. Nie, nikt by nie uwierzył w to już w sensie ludzie by stwierdzili, nie, to jest jakiś głupi... Byłyby dwie opcje. Albo, że to jest durny kawał, albo, że ta Karolina jest naprawdę tak, czy w sumie po tym występie bym uwierzył jednak, że ona by uznała, że wysłanie SMS-a o treści Tomek, dałoby jej, nie wiem, głos od Dudziaka czy coś. No to wygrałam. Jak Dudziak zobaczy tego SMS-a od Karoliny, na pewno się wkurzy i wyrzuci ją z konkursu. Ma to jak w banku. Nie, pan Dudziak weźmie ten telefon, powie, Karolina, co ty do mnie napisałaś? Karolina powie, to nie ja, a Dudziak powie, ma to sens. I tak to się skończy. Tymczasem pierwsza B czeka na dyrektora. Nauczycielka za wszelką cenę chce przeprowadzić zajęcia z chemii. Nawet szczur nie pomógł. No i tak nie pójdzie się ten konkurs miss. I warto było robić tą pajacerkę. Usiądźcie sobie gdziekolwiek. Boże, świętego zabijam, wiesz.
Niestety nie mamy tutaj miejsca na to, żeby przeprowadzić eksperymenty, natomiast może to i dobrze, będziemy mieć więcej czasu na teorię. O nie, i ten kretyn! Ten kretyn jeszcze odebrał im eksperymenty, czyli najlepszą część chemii. Chciał dobrze, a wyszło jak zwykle. Wyciągnijcie sobie książki i otwórzcie na stronie, tak? Ale proszę pani, bo my nie mamy książek. Przecież zostały w tamtej sali. Oż. Proszę. O, pani profesor. Tak? Proszę do pana dyrektora, bardzo panią prosi. Dzwonię już do firmy deracyzacyjnej. A, świetnie. Już dobrze. Jadą. Ja zaraz wrócę, siedźcie tutaj tylko, błagam, cicho. Patryk! Wstawaj! Czego? Idziemy coś z tym zrobić. Już. Wyluzujcie, zarąbiście. Wyluzujcie, wasz szczur jest w strasznym zagrożeniu, ale nie ma problemu. No jak ja bym usłyszał o tej deratyzacji, to ja bym biegł po tego szczura, no. On jest zamknięty w tej sali, z tego co kojarzę, tak? Biegnijcie, ratujcie mu życie! Może dla ciebie? Splinter tam umiera ze strachu, zaraz wezmą deratyzację. Boże, nic się nie stanie. A potem co to jest ta deratyzacja? Zabijanie szczurów. Chłop nie wie, co to jest deratyzacja. Ja nie wiem, czy on będzie wiedział, co to jest most, żeby się pod nim schować, kiedy już stanie się tym wyrzutkiem społeczeństwa. Tam jest klucz. Tam jest klucz. Tylko uwolnić. Tak? A co powiesz, jak cię złapią? A nie wiesz, z kim rozmawiasz. Właśnie wiem, aż za dobrze. No nie wiem, w tej szkole to jest bardzo dobra hodowla wszelkich złodziejaszków i łotrzyków. Każdy tutaj potrafi w kradzież kieszonkową, każdy tutaj potrafi w jakieś wytrychy i tak dalej. Duża percepcja jest w nich, no. Ja myślę, że on w sumie ma szansę, że mu się uda. Witamy wszystkich po przerwie. Na sali gimnastycznej rozpoczyna się kolejny etap konkursu na Miss Gimnazjum. Patrycja z niecierpliwością czeka, kiedy Tomasz Dudziak odczyta SMS-a, którego wysłała mu z telefonu Karolina. A czemu miałby to zrobić teraz, skoro przecież za chwilę będzie coś pewnie gadał jako członek jury? W ogóle, tak sobie myślę, tamta klasa już straciła prawie cały konkurs. Czy warto było szaleć tak z tym szczurem, Patryk? Zapraszam na scenę kandydatki ubiegające się o tytuł Miss Gimnazjum. Jeśli wygram, to ci się odwdzięczę, dobrze wiesz jak. Podoba mi się, że Gruszka na chwilę zapomniała, że Dudziak nie jest uczniem. Macie go zrekwiruje, tata będzie musiał odebrać. Słuchajcie, moi drodzy, robimy jeszcze 10 minutek przerwy, dobrze? Tak, żebyście ochłonęli i zaraz tu wrócimy wszyscy. No, spokojnie, dajcie nam jeszcze 10 minut, dobrze? Karolina, proszę ze mną. Mogę panią prosić? Bardzo panią proszę. Nauczyciel jest wściekły. Bronił nastolatki, gdy chciała go wrobić w romans, bo uważał, że należy jej się druga szansa. Miał nadzieję, że Karolina dostała wystarczającą nauczkę. Boi się, że bardzo się pomylił. Jeśli wygram, to ci się odwdzięczę. Dobrze wiesz jak. Ty to napisałaś? Nie! Karolina, ale to jest z twojego numeru telefonu, tak? No tak, ale ja tego nie napisałam. To niby kto? Karolina, zawiodłem się na tobie, rozumiesz? No i dlatego właśnie. Nosimy telefon zawsze przy sobie. Widzicie, szkoła uczy pewnych trików survivalowych, kiedy samemu jesteś w szkole. Telefon zawsze przy sobie, plecak zawsze przy sobie. Nie spuszczaj tego kretyna klasowego z oczu, bo wpadnie jakiś durny pomysł i za chwilę, nie wiem, będziecie grali w niebieskiego wieloryba. Daliśmy ci drugą szansę, ty ją zmarnowałaś takim głupim numerem. Po co, żeby wygrać konkurs, tak? Oczywiście to już się nie stanie. Karolina, jesteś zdyskwalifikowana. Czy ty zwariowałaś? Ale ja naprawdę nic nie zrobiłam, przysięgam! To jak ten SMS znalazł się w moim telefonie, co? Skąd jak mi to wytłumaczyłeś? Karolina, nie bądź bezczelna. Wie pan, no bo kiedy ja wysyłam SMS-a, no to przez sieć GSM trafia on do punktu jakiegoś, tam ktoś na pewno sortuje te SMS-y i wysłał do pana po prostu nie ode mnie. Źle posortowało się, wie pan, w GSM. Karolina, prosimy cię, idź do szatni i się przebierz, dobrze? A my tutaj porozmawiamy z twoją mamą o konsekwencjach, jakie cię czekają. Ej, ale trochę to nie fair. Ja rozumiem brak zaufania do niej, ale z drugiej strony, dlaczego miałaby to zrobić, no? Wiesz, jakby to wszystko już się rozeszło po kościach. Już nie ma tego tematu, skąd nagle by jej to przyszło do głowy? Come on! Nie, to nie możliwe. To, co pani córka wyprawia, to się po prostu w głowie nie myśli. To jest jakiś koszmar, masakra, jestem niewinna. Wszyscy wydali już na mnie wyrok. Musiałabym być skończoną idiotką, żeby po ostatniej aferze wysłać tego SMS-a do Dudziaka. Marcin Dubiel, kiedy Pandora Gate. Ale ty nie jesteś w stanie nic jestem zrobić. Tam zdyskwalifikowana, cieszysz się? Zdyskwalifikowana? Ale za co? Ktoś wysłał debilnego SMS-a do Dudziaka. Z twojego telefonu? Kto? Nie mam pojęcia, telefon leżał w torebce. To mógł być każdy. Ty, Olivia albo Patrycja. Myślisz, że mogłaby to zrobić? Widziałaś, do czego jest zdolna. Pocięła mi sukienkę, nawet nie mam jakiej tego udowodnić. No właśnie, nie masz żadnych dowodów. Gdyby w tej szkole był monitoring, panie Chlebowski, a nie jakieś wybory miss, to może takich sytuacji w szkole byłoby mniej. Udowodnimy jej to. Niby jak? Coś wymyślimy. Ty
teraz chcesz mi pomóc? Zapomniałeś, że się nie przyjaźnimy? No właśnie, już trochę zapomniałam. Zapomniałeś, że mnie nie lubisz? Czemu podkopujesz się, Karolina? Ona, rozumiesz, to jest teraz moment, kiedy ona ma jeszcze taką empatię i tak dalej. Nagle to wzburzyło się w niej na nowo. Nie gaś tego. Tymczasem Patryk chce znaleźć szczura, którego wypuścił w klasie, zanim nauczycielka chemii i dyrektor sprowadzą specjalistę od deratyzacji. O Jezus Maria, ten splinter już może siedzieć komuś w torbie i zjadać jego kanapkę. Albo może wejść gdzieś do tych szaf, albo w kaloryferze siedzieć. Niby zwykła klasa, ale jakby wziął tamtych ziomeczków, to poszłoby szybciej. Dziwne. Drzwi były otwarte? Przecież nie zamknęłaś. No co ty, jestem pewna, że zostawiłam go w bibliotece. No dobra, to gdzie jest ten twój szczur? O rady, nie wiem, no gdzieś tu jest, może się schował, trzeba go poszukać. A jesteś pewna? W szkole nigdy nie było szczurów. No, oczywiście, że jestem pewna, bo piszczałam, no widziałam. No dobra. Na 100% jestem pewna. Chyba trzeba będzie poczekać na ekipę z deratyzacji. Może nie się będziemy schował. Się bawić ze szczurem w podchody. A może się schował pod jakiś plecak, albo to... Patryk! Bardzo długo się trzymał, ale zapomniał, że ta jego pasywna umiejętność działa tylko wtedy, kiedy się nie rusza. Tylko wtedy jest niewidzialny. Tak? Co ty robiłeś w pracowni? Po prostu się pomyliłem, bo chciałem iść do toalety i wszedłem w nie te drzwi. Tak? Tak. Dlaczego wybiegłeś, jak nas zobaczyłeś? No bo logiczna była dla mnie pani reakcja, że zaraz będzie, że... Co ty, Patryk, tam robisz? Ja nie... Proszę cię, nie pajacuj. Już mam dosyć twoich bzdur. Tak. Wracam do dyrektora. Za chwilę porozmawiamy. No co, człowiek się nie może pomylić? Patryk, twoje kłamstwa nawet nie są grubymi nićmi szyte. Ty je szyjesz za pomocą sznurów okrętowych. Jako taki cwaniaczek przez życie nie przejdziesz. W tym momencie widzę dla ciebie tylko dwa kierunki. Albo zostaniesz przestępcą, albo pójdziesz do jakichś pato MMA. To często się łączy. O, było blisko. O, szczur mnie ugryzł. Co? Ała. Nic nie. Był w mojej bluzie, ugryzł mnie. To po co się chciałaś nią ubierać? Gdzie on jest? Po co chciałaś się ubierać swoją bluzę? A dlaczego wsadziłeś splintera tam, a nie na przykład do swojego plecaka? Albo czemu nie dałeś temu koledze w kamizelce? Tyle było rozsądniejszych wyjść niż wsadzenie tego w losową bluzę. Gorąco jest. Wybieg, uciek gdzieś, nie ma tu go. Muszę iść szybko do higienistki. Nigdzie nie idziesz. A jeśli on ma wściekliznę? Nie ma wścieklizny. No nie, a skąd to wiesz? Na to się nie umiera. Otóż właśnie na wściekliznę się umiera. Jest 100% szans, że umrzesz na wściekliznę, jeśli się w tobie rozwinie. Nie da się przeżyć wścieklizny, już o tym kiedyś rozmawialiśmy. Dlaczego im na przykład nie przyznacie, że to jest wasz, też ważno, powiedzmy wasz szczur? Dlaczego kolegom z klasy nie powiecie? No to by troszeczkę chyba załagodziło sytuację. Na sali gimnastycznej kończą się występy zawodniczek startujących w konkursie na Miss Gimnazjum. Po tym, jak Karolina została zdyskwalifikowana, Patrycja jest pewna swojego zwycięstwa. Ja oraz pan dyrektor, który do nas dołączy, udajemy się na obrady. Okej, czyli Chlebowskiego nie było przez całe te występy, nie widział występów artystycznych, nie widział odpowiedzi na jakieś tam pytania, test wiedzy, konkurs wiedzy, więc po prostu przyjdzie i oceni, która mu się najbardziej podoba. Tego chciałeś, Chlebowski, od początku, ty stary! Choć Karolina nie bierze już udziału w konkursie, jej koleżanka Sylwia cały czas myśli, jak znaleźć dowód na to, że to Patrycja miała coś wspólnego z SMS-em wysłanym do nauczyciela WF-u. To ktoś zrobił jej głupi żart i tam pewnie była ona. No tego nie wiesz. Właśnie, a wiecie, za co Karolinę zdyskwalifikowali? No, ktoś wysłał z jej telefonu głupiego SMS-a do Dudziaka, ale to na pewno nie była ona. Ale kiedy to było? Zaraz po przerwie. Kiedy robili wywiad z Oliwką. Zaraz, no może coś się nagrało. Widzicie? Monitoring. Oni tutaj zrobili przypadkiem monitoring, ale widzicie, ile by problemów rozwiązał. Panie Chlebowski. Na pewno musiało się coś nagrać. Czekaj, już szukam. W przerwie, zaraz po drugiej połowie. Czekaj, tu trochę coś dalej. Jest. O, jest. Tak, Patrycja grzebie w torebce Karoliny. Ty. Tu widać, jak gremliny się zalęgły. Tak, uratowałeś jej życie, dzięki wielkie. W kantorku WF-istów trwają obrady jury. Sylwia ma nadzieję, że uda jej się jeszcze uratować kandydaturę Karoliny. Sylwia, nie teraz. Słuchajcie, nie możemy dać Karolinie pierwszego miejsca, bo została zdyskwalifikowana. Ale ja właśnie w sprawie Karoliny. Sylwia, bo to Patrycja stało? Wysłała tego SMS-a, mam dowody. Co ty mówisz? Proszę zobaczyć. Ale pokaż. Chodź. Wszystko tutaj widać, Patrycja wysłała tego SMS-a. Proszę tutaj. O której godzinie to było? No, 12:17. Podoba mi się w ogóle, jak zostało to skadrowane. W sensie, no idea była taka, że on ma kadrować na wywiad z tą typiarą, tak? Ale kadrował idealnie na drzwi. Ciekawe dlaczego. Patrycja, mogę cię prosić na chwilę? Coś się stało? Tak, musimy sobie coś wyjaśnić. Patrycja, ty wysłałaś do mnie tego SMS-a? O czym pan mówi?
Patrycja, proszę cię, nie kłam. Wszystko się nagrało. Patrycja, to jest skandaliczne i nie wyobrażam sobie, jak można w ogóle tak się zachowywać, rozumiesz? Proszę. Ty Patrycja! Dokąd? Poczekaj, Patrycja! Jak mogłaś to zrobić? Sion na ulcie wbija! Karolina jest taka pełna rejżu, ona ciągle tak atakuje, tak na pełnej wściekłości. Dość! Dość. Wiem, że jesteś wkurzona, ale nie możesz tak się zachowywać, rozumiesz? Patrycja, słucham. Co masz nam do powiedzenia? Ty wysłałaś tego SMS-a? No kto na? Kto inny? Pokój się! Chyba należą nam się przeprosiny. A szczególnie proszę przeprosić koleżankę, w tym momencie. Słucham. Patrycja. Uuu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 u
nie wiem, gdzieś później wrzucić, chociaż z drugiej strony ktoś by to wstawił na YouTube i to był ten film, który wyświetliłby się wam na głównej o 3:00 w nocy, 12 lat później. Ej, dobra, Patryk, ale to już nie jest śmieszne. Musimy coś zrobić, możemy się przyznać? Nie. Dobrze, wracamy do lekcji. Co się dzieje? Czemu ty płaczesz? No tak się przestraszyła pani i zajęć wyrównała się, że zaczęła płakać. Proszę. Tak jak kiedyś gadałem, tutaj też kiedyś, w tym odcinku dosłownie, że trzeba mieć taką ekipę, że jeden ma dużo charyzmy, drugi jest łotrzykiem. No to Patryk na przykład? Patryk ma jeden w charyzmie, ma najniższy, ma -5. Możecie mi powiedzieć, co się tutaj dzieje? Nie, ja pani mówię, ale nie chcę mi pani uwierzyć. No i ja pani muszę coś powiedzieć. Co? No bo to ja przyniosłam tego szczura. Nie. Słucham? Po co ty przyniosłaś? Daria, no ty zwariowałaś? Po co przynosiłaś tego szczura? Ja chciałam mi wszystkim go pokazać, a on gdzieś zwiał, latę teraz po szkole, a Szymon go szuka. Czy to skończy się tak? I to by było spełnienie wszelkich moich marzeń, jako fana tego, kiedy wątki się łączą, że szczur wbiegnie na wybory Miss? Proszę, ja chcę ten chaos. Idziemy do higienistki. Ale może pani odwołać tą dramatyzację, proszę. Daria, odwołam ją, ale bardzo mnie zawiodłaś. Nie rozumiem, dlaczego dysponi nie wrzuciła tego Patryka pod autobus. No, on sam się tam pcha. Tomasz Dudziak i Barbara Gruszka chcą ukarać Patrycję i ponownie dać Karolinie szansę na zwycięstwo w konkursie. Nie mogą uwierzyć, że uczennice posunęły się aż tak daleko tylko po to, żeby wygrać. O, są w Radio Węźle. Wspaniale, dobrze wiedzieć, że nawet nauczyciele korzystają z niego po prostu jako pokój gówno, że można tam wejść i zrobić wszystko. Nie zdajesz sobie, dziewczyno, sprawy z tego, jakie problemy mogłaś przysporzyć Karolinie albo mnie. Patrycja, zdecydowaliśmy, że jesteś zdyskwalifikowana. Boże, przez takie głupstwo? Wystarczy. To jest decyzja ostateczna i nieodwołalna. Mało tego, porozmawiamy sobie na twój temat z panem dyrektorem i zobaczymy, co dalej w związku z twoją sprawą. Karolina nawet została chyba zawieszona w prawach ucznia, bo skoro może kandydować w konkursie na Miss, no to chyba nie jest zawieszona w prawach ucznia. Także jeśli Karolina za te całe akcje z Dudziakiem nie dostała nawet tego, no to nie wiem, Patrycję, nie wiem, klepnie po łapkach co najwyżej. Posłuchaj, Karolina. Wiemy, że przez to, co zrobiła Patrycja, nie mogłaś wziąć udziału w konkursie wiedzy. Tak więc jeżeli chcesz, a powinnaś mieć równe szanse, tak jak dziewczyny, to możemy wrócić na salę. Otrzymasz pytania. No, nie wiem, to będzie chyba już teraz trochę dziwne. Słuchaj, możemy ci zdradzić, że póki co wygrałaś w głosowaniu publiczności. Natomiast masz pełne prawo wziąć udział w konkursie głównym, więc jeśli tylko chcesz. Ale chwila. Jak oni wytłumaczyli, że zdyskwalifikowali Karolinę? Bo czy to zostało wytłumaczone publice, dlaczego Karolina wyleciała? No bo chyba nie powiedział Dudziak, no Karolina wyleciała, bo wysłała mi zbryźnego SMS-a. Chyba by tak nie mógł zrobić, nie sprzedałby jej, tak? Więc jak wytłumaczyli, że została zdyskwalifikowana? I jak wytłumaczą, że jednak nie została? A kto wygra, jeśli ja nie wystartuję? Obradujemy jeszcze. Oliwia. Całkiem możliwe. Niech wygra. Mi wystarczy nagroda publiczności. Uj, to jest ten drugi krok do naprawienia tej pięknej przyjaźni między całą trójką przyjaciółek. O, happy end! Dziękujemy bardzo. O, widzę, że państwo jeszcze rozmawiacie. Tak. Wszystko zostało wyjaśnione? Tak, wszystko już wiemy. No to dobrze. Słuchajcie, to ja wam teraz powiem. Szczur! Jest w lokach! Tymczasem pierwsza B szuka po całej szkole szczura Szymona. Nie widzieliście szczura, taki biały, z drugim ogonem? Wystarczyłoby chyba, widzieliście szczura? Wydaje mi się, że gdyby widzieli szczura, to byliby trochę skonfundowani. Chodź do tatusia! No chodź! Ej, sorry, nie widziałaś szczura, taki mało interesowany. Połączenie wątków! Bohaterowie dwóch wątków rozmawiają ze sobą! Oszaleję, jak dobrze! Czemu oni tego nie robili częściej? Jak poleciał na salę, to mamy przerąbane. No, kochani, wchodzimy do środka. No, zaraz,
zaraz przyjdę, tylko ogłoszenie pójdę Karolina. Do toalety. Zapraszamy. Mamę też zapraszamy. Szczurku, malutki. O Jezu, jeszcze Karolina okazała się być bohaterką. Nie no, mam w tym momencie... Jezus Maria, moi drodzy, to jest spełnienie moich marzeń. Kiedy wątki tak mocno sobą interaktują, kiedy są dla siebie ważne. No Karolina, bohaterka wątku B, ratuje sytuację wątku A, znajduje szczura i jak dobrze w ogóle do niego podchodzi. Nie no, polubiłem ją jednak. Jednak spoko, jest dobra dla zwierząt, jest pomocna. Jednak ma u mnie plusa, ma u mnie kredyt zaufania. Co ty tutaj robisz? Karolina zauważa szczura schowanego w kącie korytarza. Wpada na pomysł, żeby zemścić się na Patrycji, która przebiera się w szatni. A, jednak mało mnie plusa. Never mind, myślałem, że chcę go po prostu z dobroci serca oddać właścicielowi, ale nie. Ona ma jeszcze swoje motywy. Czemu ktoś zostawił buty na środku korytarza? Zaraz to inni będą się ciebie bać, tak? Nie, no teraz się wkupiłem i ten szczur znowu ucieknie, no. Cofam, co powiedziałem o Karolinie. Niech się smaży w piekle. Słuchajcie, i w ten oto sposób kończymy nasze wybory. Jeszcze chwila dla fotoreporterów i co? To pewnie zapraszamy na... Szczur mnie goni! Co się goni? No szczur jest w szatni! Szczur jest w lochach! Szczur! Trycja, no daj spokój. Czyli to jest szczur? Spokojnie! Spokojnie! Proszę się uspokoić! Patryk, pan deratyzator Patryk Głowiski jest na sali, spokojnie! Sytuacja opanowana! Nic, wszystko jest pod kontrolą! Okej, ten Patryk kojarzy mi się też z jakimś twórcą internetowym, ale nie jestem pewien z kim. Nie wiem, może trochę taki DJ Palasite? Tylko trochę głupszy jeszcze? Już nigdy nie da się wciągnąć Patrykowi w tego głupie plany! Przez niego Sprinter prawie zginął! Już nigdy go nie wezmę do szkoły. No i słusznie, nie słuchaj Patryka. Patryk to kretyn. On w przyszłości będzie się bił w jakimś MMA. Zobaczysz, będzie pierwszą walką wieczoru, tą za darmo, bo nikt za niego nie da pieniędzy. Mark my words. To było bezcenne. Do końca życia zapamiętam ten widok. Patrycja przerażona, nie do końca ubrana i wszyscy się z niej śmieją. A ja zostaję mis publiczności. Zemsta jest słodka. To znaczy, no trochę to szanuję, ale i tak minus za to, że szczura nie oddałaś od razu. Ale no... Trzeba przyznać, że ona jest takim dobrym złoczyńcą, takim antybohaterem, tak? Ona nie jest bohaterem, ona nie jest złoczyńcą, ona jest antybohaterem. Jest dekonstrukcją tezy bohatera. Dobra postać, Karolina. Po wydarzeniach podczas wyborów Miss Gimnazjum, koleżanki ponownie przyjęły Karolinę do swojej grupy. Znów się przyjaźnią i grają razem w siatkówkę. Patrz, Szymon! Patryk został ukarany naganą za udaremnienie zajęć wyrównawczych. Nie przejął się jednak tym i chce przekonać Szymona, żeby jeszcze raz przyniósł szczura do szkoły. Szymon obiecał, że nigdy już tego nie zrobi. Posłuchaj, Małek powiedział, że ma ten, kartkówkę nam jutro zrobić. No to odpalilibyśmy coś znowu. Proszę. Ej Patryk, proszę cię, ty już lepiej nic nie wymyślaj. No idziemy do szkoły. Proszę. Ale weźmiesz go jeszcze, nie? Nie! Patryk, po prostu kup se szczura, no kup, idź do zoologicznego, kup szczura. Będziesz mógł terroryzować kogo chcesz. Moi drodzy, dziękuję, że byliście tutaj ze mną. To był świetny odcinek. Naprawdę, jestem ogromnym fanem tego, jeśli wątki się łączą, jeśli wątki się przeplatają, jeśli to jest tak jakby nagrane razem, a nie osobno, to jeśli macie więcej takich odcinków, koniecznie mi je podeślijcie na mojego Instagrama. I oczywiście, jeśli zostaliście ze mną do końca, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i zostawcie komentarz o treści SZCZUR JEST W LOCHACH! A my widzimy się już bardzo niedługo. Ciao!